czasem po tej dyskwalifikacji Kamila sprawdzałeś nerwowo jeszcze kombinezon, czy wszystko jest okej, czy nie? Nie nerwowo, no bo my te kombinezony sprawdzaliśmy w piątek albo w sobotę rano, nie pamiętam. W każdym razie no też wiedziałem, że mam w miarę bezpiecznie. I tutaj no, każdy z nas ma zaufanie do sztabu, który te kombinezony szyje, że one są uszyte tak jak trzeba. Tylko tak jak mówię, no tutaj ciało się zmienia czasami i jak się zmieni nie w tą stronę, co trzeba, no to tak samo jak jest chociażby z wagą. No też zawodnik może jechać na limicie, a czasami samo wypocenie się gdzieś tam powoduje, że nagle tą dziesiątkę czy dwie braknie i można za to złapać dyskwalifikację. Będzie wiślańska skocznia nadal pozostaje Francą, czy już nie? Znaczy ja nie mówiłem, może ona jest Francą, a ja jej po prostu nie lubię. Tego zdania nie zmieniam. Z uwagi na co, że jest ten kontrzeskok, czy po prostu niski punkt konstrukcyjny? Nie lubię, bo mogę nie lubić. Tak już mam, no nie przepadam za tą skocznią i potrafię tutaj skakać, potrafię tutaj wygrywać, ale jakoś jej nie lubię. No. Te najbliższe 3 tygodnie do Rukie, rozumiem, od dawna macie dokładnie rozpisane. To, że 2 razy wygrałeś, że potwierdziłeś, że jesteś w super formie, rozumiem, niczego nie zmienia w planach. To jest pytanie do trenera. No, wiadomo, że wstępny plan jakiś jest. Ale myślę, że tutaj no nic wielkiego nie wymyślimy. Mamy tak naprawdę tydzień na to, żeby ostro potrenować na siłowni, drugi tydzień na to, żeby bardziej się skupić nad techniką, no i te ostatnie kilka dni na to, żeby dać nogom trochę odpocząć i żeby one wróciły do takiego fajnego tonusu mięśniowego. No i będziemy gotowi na kolejne zawody. Nogi działały tutaj podczas tego weekendu, no bo wiadomo, obowiązki medialne, kibicowskie, a czas ucieka. Jak to dzisiaj działało? No ale też wytężona praca do późnych godzin nocnych u fizjoterapeuty, żeby je gdzieś tam po konkursie przywrócić do takiego odpowiedniego stanu. To też fajnie pracowało tutaj i tak naprawdę nie było jakiegoś wielkiego problemu. Widzisz, mam świetną pozycję do wywiadów na siedząco, nie muszę stać. Te nogi odpoczywają. Tutaj jest wszystko przemyślane, także to jest akurat plus, bo prawda jest taka, że takie właśnie stanie na wywiadach no, potrafi dać w kość, jeżeli tutaj mikzona gdzieś trwa 30-40 minut. Jakbym chciał z każdym indywidualnie pogadać, to pewnie byśmy 1,5 godziny stali. No a człowiek czasami ma w kościele godzinę problem wystać, więc sami wiecie jak to jest, każdy sobie może porównać. Nie serio, to w takim wypadku jeden skok równa się mniej więcej eksploatacji nóg w półgodzinnym staniu w mixzonie, czy trudno to porównać? Oj, trudno to porównać. Ja bym może jeszcze powiedział, tak też nawiązując do tego poprzedniego pytania, tutaj mamy też taką sytuację, że są kibice, których chwilę na tej skoczni nie było, były te wszystkie restrykcje, a tutaj naprawdę mieliśmy super atmosferę. I ta atmosfera na skoczni się udziela nam, zawodnikom. I te 10% energii, które gdzieś tam czasami na treningu brakuje do tego, żeby zdążyć z tym odbiciem na skoczni, to tutaj kibice się z nami tą energią dzielą i nogi po prostu same z siebie działają lepiej niż są przygotowane. Ja to może Kamil miał dzisiaj pecha, ale jako drużyna trochę wypadliśmy dzisiaj słabi. Nie ma już takiego entuzjazmu jak wczoraj, gdzie było 9 was w 30. Czy to uważasz, że to jest jakiś wypadek przy pracy, czy po prostu ci chłopcy młodsi plus Stefek też no, muszą popracować trochę nad równą formą? No, każdy musi troszeczkę popracować. Kamil zresztą nie tylko dzisiaj miał pecha, ale i wczoraj. Jeden skok zapięcie się wypięło, drugi skok najgorsze chyba warunki jakie mógł trafić. Dzisiaj dyskwalifikacja, no dla niego nie zaczęło się to przyjemnie i wiem, że pewnie będzie trochę albo bardzo będzie wściekły po tym weekendzie. Ale ja wierzę, że Kamil jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że on tą złość przekształci w tą sportową złość i w tą chęć dopieczenia chociażby mi, że on jednak potrafi i w następnych tygodniach będziemy go widzieć znowu w fajnej formie. A w sytuacji, kiedy to ty jesteś dominatorem, nie irytuje cię częstotliwość pytań o Kamila? Znaczy mnie to nie interesuje, wiesz jak, mnie jest ciężko zdenerwować, ale możesz próbować, dowiesz co jest później.